Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym wydaniu Gliwickiego Przeglądu Sportowego. Dzisiejszy odcinek w znacznej mierze będzie pod znakiem pływania. W ostatnich dniach w Olimpijczyku odbyły się bowiem dwie ważne imprezy. Mistrzostwa Śląska 11-latków oraz turniej pod nazwą Bijemy Rekordy Gliwic. Nie zabraknie jednak także piłki nożnej. Opowiemy o ostatnim spotkaniu Piasta Gliwice. Serdecznie zapraszam. Piast Gliwice w wyjazdowym spotkaniu zremisował z Legią Warszawa 1-1. Bramkę dla niebiesko-czerwonych w 79 minucie zdobył Gerard Badia. Legioniści zapunktowali z kolei za sprawą samobójczego trafienia Heberta. Piast nadal zachowuje bezpieczną 5-punktową przewagę nad drugimi w tabeli podopiecznymi Stanisława Czerczesowa. Rok 2015 niebiesko-czerwoni z pewnością zakończą na czele Ekstraklasy. La verdad que muy contento por ayudar al equipo con el gol, con los minutos, con lo que he podido hacer. I bueno, la verdad que hemos sacado un punto muy importante para nosotros. Cenny punkt, bo na bardzo trudnym terenie dostaliśmy bramkę po stałym fragmencie gry dość przypadkowo, myślę, ale nie poddaliśmy się, dążyliśmy dalej do wyrównania. Jak już wyrównaliśmy, to chcieliśmy jeszcze strzelić ciężką bramkę. Chciałoby się 3 punkty, ale jak nie ma 3 punktów, jest 1 punkt i na pewno cieszy. A ver, ellos han tenido sus ocasiones de gol, nosotros hemos tenido las nuestras. Al final, pues bueno, ha sido un partido, la verdad que bonito, yo creo que ha sido un partido bonito, complicado, mucha pelea, porque el campo tampoco no estaba muy bien y ha sido un partido muy complicado de jugar. Nie cofnęliśmy się, nie graliśmy defensywnie, chcieliśmy od początku narzucić też swój styl gry, także myślę, że mecz mógł się podobać. Najważniejsze, że udaje nam się wywieźć punkt i że Legia do nas nie doskoczyła. No właśnie, kibice, to jest główny powód radości i powodu do dumy, że przyjechali nas tak licznie wspierać, pokazali się z super strony, chcieliśmy im to jakoś się odwdzięczyć, no i myślę, że daliśmy radę. Jak oceniasz doping naszych kibiców? No fantastycznie, że przyjechali w takiej liczbie. Fajnie, że jeżdżą za nami wszędzie, także bardzo nam dzisiaj pomogli. Legia Warszawia, Legia tiene una afición muy grande, tiene mucha gente, pero nosotros somos pocos, pero bueno, hoy había aquí 700, pero parecía que habían muchos más. La verdad que no hay palabras para decir a ellos, pues a darles las gracias, porque con ellos la verdad que nos sentimos mucho más fuertes. Ostatnie w tym roku spotkanie o punkty. Piastunki rozegrają w niedzielę 20 grudnia o 18:00 na własnym terenie. Rywalem aktualny mistrz Polski Lech Poznań. Tak jak obiecaliśmy na wstępie, pora na pływanie. W czwartek w pływaniu Olimpijczyk odbyły się ważne zawody. W ramach Mistrzostw Śląska rywalizowali 11-latkowie. W imprezie wzięło udział ponad 300 młodych adeptów pływania. Dzisiejsze zawody są bardzo liczne. Ponad 320 zawodników z 36 klubów. Wszystko kluby zarejestrowane w Śląskim Okręgowym Związku Pływackim, rozmieszczone w całym województwie śląskim. Dystans od 50 do 200 metrów w stylach dowolnym, motylkowym, stylu klasycznym, stylu grzbietowym i stylu zmiennym. Również sztafety na tych samych, na podobnych dystansach. Co było takim impulsem do rozpoczęcia przygody z pływaniem? Rodzice? Czy to ty sam chciałeś? Nie, mój brat kiedyś pływał i zawsze jakoś taką miałam ochotę. Na początku zawsze się bałem w wodę, ale teraz już jakoś w ogóle tego nie czuć. Jak często trenujesz? Trenuję codziennie po 3 godziny. Zawsze chodzę na 6 rano i potem po południu mam 2 godziny. W tej kategorii wiekowej przede wszystkim dominuje Secret Gliwice, Salmo Żory, Piątka Chorzów i Jedność Przyszowice. To są kluby wiodące w tym roczniku. Secret Gliwice jest to klub, który zrzesza dosyć dużą liczbę pływaków, bo trenujemy w dwóch szkołach podstawowych. To jest szkoła podstawowa numer 28, szkoła podstawowa numer 32, a jak również gimnazjum numer 11, to już starsi zawodnicy. Również zajęcia odbywają się w ramach sekcji pływackiej. Nie trzeba być uczniem tych szkół, żeby trenować pływanie. Wystarczy do nas przyjść, powiedzieć, że chce się pływać i wtedy popołudniami, nie już w ramach lekcji, tylko popołudniami uczestniczyć w zajęciach pływackich.
Kolejna impreza pływacka w olimpijczyku odbyła się w poniedziałek. Były to zawody o nazwie Bijemy Rekordy Gliwic. Starty odbywały się w 18 kategoriach od rocznika 2008 do 1996. Założeniem poniedziałkowej imprezy było zachęcanie młodych pływaków do bicia rekordów Gliwic, ale także swoich, indywidualnych. Zarówno w czwartek, jak i w poniedziałek liczną reprezentację wystawiła ekipa Secretu Gliwice. Dzisiejsza impreza to jest odbywająca się cyklicznie już od 2008 roku impreza z cyklu Bijemy Rekordy Gliwic. Jest to impreza, podczas której uczniowie gliwickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych próbują zmierzyć się z rekordami, które zostały ustanowione w poprzednich latach. Nie ukrywamy, że mamy też tutaj rekordy mocno zakurzone, które są niepoprawione już od 2008-2009 roku, a zatem czas najwyższy, aby te rekordy zmienić. Jakie starty dzisiaj przed Wami? 50 stylem dowolnym i 50 metrów stylem motylowym. To jest to samo, bo my płyniemy razem. Ja płynę 50 metrów grzbietem i 50 metrów żabą. Jak te rekordy Gliwic wyglądają w kontekście rekordów Polski w konkretnych kategoriach? Muszę podkreślić, że w już 8-letniej historii zawodów cyklu Bijemy Rekordy w Gliwicach zdarzały się wyniki, które były lepsze od aktualnie obowiązujących rekordów Polski. Tego wyczynu m.in. bodajże dwukrotnie, ile dobrze pamiętam, dokonał właśnie Michał Kapias, któremu zdarzało się podczas naszych miejskich zawodów tutaj właśnie z cyklu Bijemy Rekordy Gliwic popłynąć z czasem lepszym od aktualnie obowiązującego, oczywiście rocznikowego rekordu Polski. Jaki według Was powinien być dobry pływak? Wysoki, niski? Czy ma jakieś takie, czy powinien posiadać jakieś szczególne cechy? Pokorę i może być wysoki albo niski, to nie jest nieważne. Ważne, żeby miał dobrą technikę i był wytrzymały. A kto jest Waszym idolem, jeśli chodzi o pływaków, tych takich światowych? Nie, w sumie podoba mi się postawa Michaela Phelpsa. Mi się podoba naszej mistrzyni z Secretu Kosakowskiej Dominiki. Mój idol to Radosław Kawęcki. Kolejne imprezy to najbliższy piątek i sobota. W piątek mamy imprezę z cyklu Bijemy Rekordy, ale to jest impreza klubowa. No i w sobotę mamy rocznikowe Mistrzostwa Śląska 10-latków, zatem serdecznie zapraszamy, bo będzie to impreza, podczas której znowu pływacy klubowi naszego miasta będą mieli szansę powalczyć o medale Mistrzostw Śląska. Siatkarki AZS-u Gliwice w miniony weekend miały przerwę w ligowych rozgrywkach. Akademiczki jednak nie próżnowały. Podopieczne Krzysztofa Czapli rozegrały sparing z Sokołem 43 Katowice. Gliwiczanki pewnie po 4-0 w setach pokonały grające w drugiej lidze gospodynie. Kolejne ligowe spotkanie już 19 grudnia. Będzie to mecz z liderem pierwszej ligi ŁKS-em Komerskon Łódź. Początek spotkania o 17. I to wszystko w dzisiejszym gliwickim przeglądzie sportowym. Zapraszam na kolejne wydanie już w najbliższy wtorek. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.